Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na porannym webinarium. Ja nazywam się Michał Stajniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z Państwem to szkolenie. Na początku, oczywiście, jak zwykle prosiłbym o zapoznanie się z disclaimerem i za moment zaczynamy. Myślę, że możemy zaczynać. No, i oczywiście jesteśmy po, po końcu miesiąca, po końca kwartału, po końcu półrocza. No i okazuje się, że był to było to najgorsze półrocze dla rynku akcyjnego od lat 70. No w latach 70. mieliśmy oczywiście no kilka kryzysów, mieliśmy spiralę inflacyjną, mieliśmy potężne podwyżki stóp procentowych. No i okazuje się, że bardzo jakby ta sytuacja z tych lat 70. przypomina to, co dzieje się teraz. Natomiast oczywiście Rezerwa Federalna w jakiś tam sposób chciałaby tego uniknąć w, i Poprzez swoje decyzje dotyczące no, relatywnie wysokich podwyżek stóp procentowych, chce tego uniknąć. No ale jednocześnie też no, widać, że mamy dosyć spore spowolnienie na, na całym świecie. No, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Ostatnie dane pokazują, że możemy mieć właśnie spadek gospodarczy drugi kwartał z rzędu. Więc teoretycznie, biorąc pod uwagę to, co działo się przez ostatnie 10, 10 lat, w zasadzie, czyli tej bardzo luźnej polityki monetarnej, każde takie spowolnienie kończyło się jednak tym, że mieliśmy powrót bardzo akomodacyjnej polityki monetarnej, ale nie tym razem, tym razem prawdopodobnie Fed będzie chciał wpuścić gospodarkę w recesję, aby szybko pozbyć się problemu inflacyjnego. Więc na ten moment wygląda to tak, że jednak no, nie powinniśmy szukać rychło jakiegoś ożywienia na rynkach, i jak pokażę za moment, takie ożywienia, oczywiście, w dobie kryzysu się zdarzają. Natomiast no wcale nie oznaczają, że jest to już koniec spadków, ponieważ rynki bardzo często próbują się czepiać czegokolwiek pozytywnego, natomiast w tym momencie takich pozytywów za bardzo na horyzoncie nie ma. Oczywiście mamy w pewien sposób gdzieś tam pozytywy idące z Chin w postaci oczywiście ożywienia gospodarczego, mamy powrót PMI-ów powyżej 50 punktów, no ale trzeba też pamiętać, że ten wzrost, nawet jeżeli w Chinach, nastąpi, będzie i tak bardzo bardzo powolny, więc no jednak powinniśmy tutaj mówić w Chinach o spowolnieniu gospodarczym, a nie o ożywieniu aktywności gospodarczej, więc Chiny prawdopodobnie będą miały cały czas pozytywny wzrost, no, ale to nie oznacza, że wreszcie świata nie będziemy mieli recesji. A recesja, jak widać w Stanach Zjednoczonych jest bardzo bardzo blisko. Jeżeli chodzi o rynki, no to mamy spadek. Wczoraj mieliśmy spadek na eurodolarze poniżej poziomu 1.04. Teraz no bardzo blisko ponownie poziomu 1.05 i mamy no potencjalny podwójny, potrójny dołek na eurodolarze przy mocnym spadku rentowności w Stanach Zjednoczonych. Rentowności 10-letnie poniżej 3%, ale wciąż krzywa nie jest odwrócona, czyli mamy nieco niższe rentowności Dwuletnie. Ropa naftowa nieco niżej to jest efekt przede wszystkim tych słów ze strony Stanów Zjednoczonych na temat no, takiej presji, które Stany Zjednoczone wywierają na kraje arabskie, aby te zwiększyły produkcję ropy. Wczoraj OPEC plus. Poinformował, że w sierpniu będziemy mieli powtórkę tego co będziemy mieli w lipcu, czyli niby zwiększenie produkcji około 650 tysięcy baryłek na dzień. No, ale jeżeli popatrzymy sobie na dane realne, to okazuje się, że OPEC jest około 3 miliony baryłek na dzień poniżej tego ile powinien produkować względem właśnie celu produkcyjnego, czyli pomimo tego, że mamy cały czas ten cel produkcyjny podnoszony, to tak naprawdę ta produkcja z, z, zmienia się bardzo niewiele. Mamy potężne spadki gazu, mamy też wczoraj mieliśmy dane dotyczące zapasów i tutaj te zapasy wzrosły naprawdę bardzo, bardzo dużo, choć no jednocześnie te zapasy rosną cały czas zgodnie z pięcioletnią średnią, no ale z drugiej strony nie ma się co kopać z rynkiem, jeżeli rynek pokazuje, że te zapasy są wystarczające, aby obniżyć ceny gazu, no to jednak widać, że ten spadek eksportu jest na tyle wystarczający, aby zniwelować efekt bardzo wysokich temperatur, a w tym momencie troszkę już zmalał ten, ten temat wysokich temperatur w Stanach Zjednoczonych, więc na ten moment widać, że gazy, no najprawdopodobniej podobniej pozostanie pod presją, choć no oczywiście cały czas znajduje się blisko ważnych poziomów. Złoto poniżej 1800, no to jest dosyć ciekawe, ponieważ oczywiście mamy mamy nieco nie, lekkie odbicie na eurodolarze, mamy spadek rentowności, natomiast prawdopodobnie po prostu mamy redukcję pozycji na wielu rynkach celem oczywiście pokrycia strat na pokrycia strat na giełdzie natomiast oczywiście mamy już nowy miesiąc nowy kwartał nowe półrocze więc no teoretycznie po tych, te, po, tych po tym rebilansowaniu portfeli jest szansa na to że oczywiście złoto tutaj będzie zachowywało się lepiej w szczególności że oczywiście w dobach kryzysu złoto ma się całkiem nieźle, przynajmniej w tej pierwszej fazie kryzysów, a no, kryzys najprawdopodobniej jednak będzie miał miejsce, choć o tym dowiemy się tak naprawdę dopiero pod koniec lipca, kiedy poznamy dane dotyczące PKB z drugiego kwartału ze Stanów Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o dzisiejszy kalendarz, mamy oczywiście indeksy PMI z Europy, w większości będą to oczywiście indeksy finalne, natomiast oczywiście z Polski. Czy z Hiszpanii będą to e, pierwsze odczyty, więc oczywiście warto na to zwrócić uwagę. Mamy inflację CPI z Polski, no tutaj niestety mamy oczekiwania dalszych wzrostów, więc e, być może powinniśmy się spodziewać większej zmienności na polskim złotym e, podczas dzisiejszej sesji i oczywiście gdzieś tam. Na nowo y, będziemy mieli y, jakby y, wycenę oczekiwań dotyczących podwyżek stóp procentowych, ponieważ, jeżeli inflacja wzrosłaby mniej niż oczekiwano, no to faktycznie można by było oczekiwać y, gdzieś tam prędzej zakończenia tych podwyżek stu procentowych w Polsce, natomiast jeżeli inflacja wypadnie zgodnie z oczekiwaniami lub wyżej, no to niestety być może czeka nas scenariusz czeski lub węgierski, czyli tych. Kolejnych bardzo mocnych podwyżek stóp procentowych, więc to z pewnością może wpłynąć na ograniczenie aktywności gospodarczej. A oczywiście PMI z Polski są już poniżej 50 punktów, więc na ten moment, oczywiście, cały czas gospodarka ciągnie głównie, e, głównie jeżeli chodzi o e, popyt konsumpcyjny, natomiast jeżeli chodzi o nastroje przemysłowe, tutaj ta sytuacja wygląda coraz gorzej. Mamy też, oczywiście, indeks ISM dla przemysłu ze Stanów Zjednoczonych. Ostatnio kilka odczytów indeksów regionalnych, no niestety nie wróżyło nic dobrego, więc oczywiście te ism -y mogą ponownie wypaść bardzo, bardzo negatywnie, choć jednocześnie też powinny pozostać powyżej 50 punktów. Jeżeli chodzi o rynki, dzisiaj omówimy sobie euro, dolara, USD, PLN, NASDAQ, S&P 500, WIG20, złota oraz gaz. Natomiast zanim sobie przejdziemy do wykresów z XStation, to oczywiście tutaj chciałem pokazać wykres modelu GDP-Now. Oczywiście to nie jest oficjalna prognoza, ponieważ oficjalne prognozy możemy poznać oczywiście po posiedzeniach kwartalnych w rezerwie federalnej i tam cały czas FED widzi pozytywny wzrost w tym roku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w drugiej połowie tego roku. Natomiast no, z pewnością nie można powiedzieć, że drugi kwartał był jakoś znacząco lepszy od pierwszego kwartału. Tak naprawdę jeżeli chodzi o wyniki konsumenckie jest coraz gorzej. Stąd, oczywiście to. Duża, duża redukcja tego modelu na koniec, na koniec miesiąca. To jest o, ostatnia już prognoza, więc widać, że no, ten model ilościowy nie jest to model subiektywny. Generalnie pokazuje nam, że bazując na tych danych wyższej częstotliwości, można oczekiwać, że będziemy mieli drugi kwartał z rzędu. Spadku. I druga rzecz, którą chciałem Państwu pokazać, już gdzieś ten wykres się generalnie pokazywał wcześniej na naszych, na naszych webinariach, głównie tych, tych takich specjalnych. To jest wykres tego, jak zachowywał się indeks SP500 w trakcie w trakcie bańki.com, w zasadzie no, po bańce.com i w trakcie kryzysu, który nastąpił w 2001 roku. Nie chciałem tutaj patrzeć na to, jak zachowywał się SP500 w trakcie kryzysu z 2008 roku ze względu na to, że wycenę recesji w 2008 roku mieliśmy w trakcie osiągnięcia szczytu na SP500, natomiast w, jeżeli chodzi o bańkę no to mieliśmy na początku spadki właśnie wybuch tej bańki, natomiast dopiero recesja nastąpiła. Na, nastąpiła w 2001 roku, więc podobna sytuacja następuje w tym momencie. Czyli właśnie mamy spadki, które następują mniej więcej od przełomu 2021 i 2022 roku, od kiedy tak naprawdę mamy. Dosyć jastrzębie komunikację ze strony Fedu, natomiast kryzys, no, jeżeli nastąpi, no to będziemy mieli kryzys dopiero tak naprawdę od połowy roku, czyli, no, można powiedzieć, że bardzo, bardzo podobnie sytuacja wygląda. W, 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 tak jak, jak to było właśnie ponad 20 lat temu, więc widać, że właśnie podczas wybuchu bańki dotcom, no to mieliśmy oczywiście te spadki większe lub mniejsze, natomiast no cały czas występowały takie korekty wzrostowe, natomiast cały czas praktycznie mieliśmy utrzymanie tego trendu spadkowego, cały czas niższe szczyty, niższe dołki, tutaj oczywiście gdzieś tam był podwójny podwójny szczyt, natomiast no tutaj była ta główna faza recesyjna i dopiero widać, że tak naprawdę po dłuższym czasie mieliśmy próbę ożywienia, które nastąpiło tak naprawdę po jakimś takim potrójnym dołku, po konsolidacji, natomiast w tym momencie takiej konsolidacji, dłuższej konsolidacji w zasadzie nie obserwujemy, więc nawet jeżeli mamy jakieś ożywienia na S&P 500, no to wcale to nie oznacza, że jest to już ten dołek, na który czekaliśmy, który doprowadzi nas do ożywienia kompletnego. Na Wall Street, więc tak naprawdę, dopóki ta sekwencja spadkowa jest utrzymana, dopóki tak naprawdę dane się gdzieś tam nie poprawiają, nie ma jakichś takich przesłanek gospodarczych na poprawę, no to najprawdopodobniej tutaj możemy pozostać pod presją, jeżeli chodzi o. O właśnie SP 500 i ogólnie o rynki. Natomiast my teraz przechodzimy sobie już do naszej platformy. Zaczniemy sobie od X-Station. Przepraszam, od kalendarza i oczywiście mamy tutaj szereg publikacji PMI. Zaczynamy sobie tutaj od Polski. Wcześniej, oczywiście, były dane z Europy Północnej, czy również z Chin. Jeżeli chodzi o Chiny, no to mamy tutaj wyraźną poprawę. Jeżeli chodzi o Szwecję, tutaj co ciekawe też no nieco lepsze dane niż oczekiwano. Wczoraj mieliśmy podwyżkę ze strony banku, ale ona tak mieszanie dosyć wpłynęła na seka. Moim zdaniem SEK czy NOK no, powinny być zdecydowanie mocniejsze, natomiast oczywiście mamy w ostatnim czasie wyprzedaż. Niemniej gospodarka szwedzka czy gospodarka norweska naprawdę ma się całkiem nieźle, więc no poza tym, że widzę potencjał w dolarze kanadyjskim w takim dłuższym okresie, nawet w przypadku kryzysu, wydaje mi się, że tutaj korona norweska czy szwedzka. Szwedzka też powinny się mieć nieźle choć w ostatnim czasie no e, ta sytuacja wyglądała naprawdę bardzo mieszanie PMI z Polski mamy poniżej 50 mamy oczekiwania spadku dalej zobaczymy jak to będzie o godzinie 9, no i tutaj oczywiście szereg publikacji indeksów PMI dla Europy no i oczywiście jakby dane finalne dla strefy euro mieliśmy 52 zobaczymy czy będzie faktycznie na tym poziomie czy nawet niżej ponieważ no obserwowałbym jakieś finalne dane Dane z Francji czy z Niemiec, bo tu jest bardzo blisko poziomu 50 punktów, więc spadek poniżej 50 punktów mógłby tutaj na przykład na Daxa zadziałać bardzo, bardzo negatywnie. I już po rozpoczęciu sesji na Wall Street będziemy mieli PMI ze Stanów Zjednoczonych, dane finalne oczywiście, no i indeks, indeks ISM. Dla, y, dla sektora przemysłowego y, oczekiwanie spadku natomiast no, indeksy regionalne sugerują, że może być jeszcze gorzej i teraz przechodzimy sobie już do wykresów, Zaczynam sobie od do euro dolara, no i w zasadzie tutaj jest potencjał, jeżeli weźmiemy sobie D1 czy, czy W1, no to oczywiście jest potencjał na podwór, podwójny czy potrójny dołek, tutaj podwójny potencjalnie dołek na D1 zdecydowanie lepiej to wygląda, ponieważ no tutaj nie mieliśmy aż tak głębokiego spadku w okolice poziomu 1,035, natomiast no widać, że Presja jest ewidentna, jeżeli chodzi o amerykańskiego dolara. Widać, że amerykański dolar radzi sobie w ostatnim czasie nieco lepiej. Wczoraj, już pod koniec sesji, tak naprawdę no, mieliśmy tę próbę ataku poziomu 1.05, natomiast widać, że generalnie ta podaż jest dosyć wyraźna na eurodolarze. Mamy oczywiście te noty, które w tym momencie wskazują nam na zdecydowanie wyższe poziomy eurodolara, ale tak naprawdę mamy po prostu sytuację, w której, ma, w której po prostu płynie gotówka do bezpiecznych aktywów, czyli przede wszystkim do amerykańskich obligacji. Te dziesięcioletnie obligacje są zdecydowanie jakby tutaj najbezpieczniejsze, ponieważ rzeczywiście to widmo recesji jest jednak w krótkim terminie, więc potencjał jest po stronie tego, żeby te rentowności dwuletnie wzrosły. Natomiast jeżeli chodzi o dziesięcioletnie obligacje, to tutaj te rentowności najprawdopodobniej już zostaną na relatywnie niskich poziomach. Natomiast no, nie powiedziałbym, żeby tutaj te rentowności jakoś bardzo, bardzo jeszcze mogły spaść, jeżeli chodzi o 10-letnie obligacje, maksymalnie myślę, że do 2,70-2,60 rentowności, natomiast później ewentualnie szukałbym jakiegoś potencjału sprzedaży, jeż, sprzedaży jeżeli chodzi o t nouty z perspektywy tygodniowej. Tutaj również też możemy sobie popatrzeć, jak to wygląda z perspektywy miesięcznej, ponieważ oczywiście mieliśmy, mieliśmy, oczywiście zakończenie miesiąca, więc widać, że ten miesiąc zakończył się bardzo negatywnie kontynuacją spadków. Niemniej oczywiście mamy dwa miesiące z dosyć wyraźnymi knotami, cieniami świec, więc tutaj widać, że jest popyt wcześniej. Takie dwa miesiące przynajmniej z wyraźnymi knotami kończyły się zwykle, Ożywieniem, więc nawet jeżeli będziemy mieli tutaj niewielkie spadki w okolicy poziomu 1,04, to jednak sugeruje przynajmniej ta formacja na ten moment, że powinniśmy szukać jakiegoś ożywienia na eurodolarze. W szczególności, że oczywiście trzeba pamiętać, że ten miesiąc przyniesie nam. Pierwszą podwyżkę stóp procentowych w strefie euro od wielu, wielu lat. Hmm, oczywiście jest to już podwyżka zdeterminowana na poziomie 25 punktów bazowych, więc oczekiwania są oczywiście jasne. Natomiast, no, moim zdaniem, jeżeli jeżeli Europejski Bank Centralny chce się pozbyć inflacji, będzie tutaj musiał być jastrzębi. Teraz przechodzimy sobie do złotego. Jak widać, tutaj euro-dolar pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Natomiast widać wcześniej, że właśnie w tych okolicach 4.50, 4.52 następowała dosyć wyraźna na podaż na USDPL, więc moim zdaniem jest tutaj szansa na to, że złoty się nieco umocni w najbliższym czasie w relacji do dolara. Chodzi Dzisiaj mamy tą inflację i ta inflacja teoretycznie może nas doprowadzić do właśnie jakiegoś przetestowania okolicy 452 453 i z tych poziomów można byłoby szukać jakiegoś ożywienia na polskim złotym. Natomiast no do tego oczywiście też powinniśmy szukać właśnie potencjalnego wzrostu na euro-dolarze, ponieważ no tutaj korelacja jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Teraz przechodzimy sobie do indeksów, zaczynamy sobie od Nasdaq'a, no jak widać tutaj Mieliśmy niemal. Pełne wykonanie formacji odwróconej głowy z ramionami, tutaj ona zdecydowanie oczywiście lepiej wygląda na haczwórce, natomiast natomiast doszło do fejkowego wybicia tej spadkowej linii trendu. Dosyć szybki powrót na niższe poziomy, no i najprawdopodobniej wygląda to na kontynuację spadków. Oczywiście tutaj gdzieś w okolicach 11400 punktów pojawił się popyt, tutaj wcześniej było widać właśnie w tych 11 11300. Ten, te oto wsparcie, natomiast pokonanie tego poziomu najprawdopodobniej e, doprowadzi nas do dalszych e, spadków e, tutaj jeżeli chodzi o takie większe spadki, no to najprawdopodobniej będziemy się kierować do zniesienia 61,8, czyli do poziomu 10500 punktów. Cały czas jednak ten impuls wzrostowy byłby zachowany. Na SP 500 sytuacja wygląda bardzo podobnie. Tutaj zejście poniżej ważnego poziomu wsparcia, czyli zniesienia 38,2. Tutaj te spadki oczywiście były mniejsze niż na Nasdaqu, więc kluczowym wsparciem na ten moment są okolice 3,5% tysiąca punktów, no jak widać tutaj byłoby to wsparcie również dodatkowo sygnalizowane przez lokalny szczyt sprzed covida, więc tak naprawdę ta sytuacja z perspektywy długoterminowej nie wygląda jeszcze bardzo, bardzo źle, natomiast tak jak tak jak Państwu przypomnę tutaj, jeżeli popatrzymy sobie na ten wykres, wykres, który pokazuje nam jak wyglądało Wyglądał SP500 w trakcie recesji, no to widać, że te spadki mogą być kontynuowane. Cały czas mamy sekwencję niższych szczytów, niższych dołków, więc dopóki ta sekwencja nie zostanie w jakiś wyraźny sposób zanegowana, no to najprawdopodobniej w tym trendzie spadkowym pozostaniemy. Tutaj mamy no, dosyć wyraźnie średnią 50-okresową, 50-dniową, więc tutaj takim pierwszym sygnałem, który mógłby sygnalizować jakąś zmanę, byłoby właśnie pokonanie tej średniej. I teraz przechodzimy sobie do Wig 20, Wig 20 no widać tutaj też to ożywienie było zdecydowanie mniejsze niż po stronie na przykład rynków amerykańskich, natomiast jeżeli popatrzymy sobie na DAXa, sytuacja była naprawdę bardzo, bardzo podobna, więc widać, że no może tutaj dojść do próby przełamania tego kluczowego wsparcia na 1650 punktów, no i oczywiście najprawdopodobniej wtedy szukalibyśmy wsparcia w okolicy 1560, no i to kluczowe, 1500 przy zniesieniu 78,6, całego tego odbicia covidowego. Jesteśmy poniżej zniesienia 61,8, cały czas poniżej spadkowej linii trendu, więc tutaj na wigów 20 no nie wygląda to w tym momencie absolutnie atrakcyjnie. Teraz przechodzimy sobie do surowców, zaczynamy od ropy. Ropa kontynuuje spadki. no Mieliśmy oczywiście chwilowe ożywienie, natomiast chcę tutaj. Przypomnieć, rynek ropy jest naprawdę wciąż bardzo bardzo mocno napięty. Oczywiście to te spadki, które w tym momencie obserwujemy, no są związane z, przede wszystkim z tym, że mamy, mamy oczywiście tą wycenę kryzysu, więc najprawdopodobniej ropa może znaleźć się niżej. Natomiast moim zdaniem wciąż pozostaniemy bardzo wysoko powyżej 100 dolarów za baryłkę, bo OPEC nie ma możliwości jakiegoś bardzo dużego zwiększenia produkcji. Tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych ropy nie brakuje, choć mamy potężny spadek zapasów. Bardzo dużym problemem w Stanach Zjednoczonych, bardzo dużym problemem w Europie jest brak dostępności mocy rafineryjnych, i to jest tak naprawdę kluczowy problem, więc możemy doświadczyć sytuacji, w której będziemy mieli właśnie bardzo niskie ceny ropy, relatywnie niskie, czyli w okolicach 100-105 dolarów za baryłkę, natomiast ceny paliw pozostaną bardzo wysoko. Złoto, złoto spada nam poniżej 1800 dolarów za jedną uncję, więc tutaj obserwujemy próbę przebicia się poniżej ważnego wsparcia. Natomiast, no moim zdaniem, jeżeli to wsparcie zostanie utrzymane, Widać, że tak naprawdę z perspektywy, z perspektywy kilkunastu miesięcy, pozostajemy w takim trendzie bocznym. Więc, nawet jeżeli tutaj doszłoby do przetestowania 1700 dolarów za jedną uncję, no to i tak pozostajemy bardzo wysoko i będą to poziomy, które będą tak naprawdę atrakcyjne z perspektywy szukania właśnie takiej stabilności przy spadkach na SP 500. No, i tutaj oczywiście też chciałbym pokazać, właśnie jak złożyć. Złoto zachowywało się w trakcie kryzysu. Widzimy tutaj kryzys właśnie z 2000 roku. Złoto było dosyć stabilne i później zaczynało dosyć wyraźnie odbijać. Tutaj w trakcie kryzysu z 2007-2008 roku złoto w momencie, kiedy S&P 500 zaczął spadać, ale to nie był jeszcze ta, ta, ta kluczowe rozpoczęcie kryzysu, złoto zyskiwało. Później oczywiście mieliśmy bardzo dużą redukcję wszędzie tak naprawdę aktywów, stąd spadki na złocie, no ale złoto też w momencie, kiedy mieliśmy tą bardzo luźną politykę monetarną też zaczęło rosnąć, więc no, nie jest wykluczone, że jeżeli mielibyśmy Jakieś potężne spadki na Wall Street, złoto spadnie nam po, poniżej 1700 dolarów. Natomiast jeżeli polityka monetarna gdzieś w perspektywie roku, półtora, zacznie być, zacznie być gołębia, no to oczywiście złoto powinno nam zyskiwać, więc widać, że ta baza, na której jest w tym momencie złoto, jest zdecydowanie wyższa, więc nie wykluczyłbym sytuacji, w której ta luźna polityka za rok, za półtora doprowadziłaby nam do rajdu złota, nawet do 2,5 tysiąca dolarów za jedną uncję, natomiast to jest oczywiście bardzo, bardzo długi termin. W tej perspektywie szukałbym właśnie utrzymania 1800 dolarów za jedną uncję i szukał Stabilności cały czas tutaj w zakresie 1700 do 2000 dolarów za jedną uncję, i na samym końcu też gaz. I jeżeli chodzi o gaz, to oczywiście tutaj. Tutaj mamy, mamy, sytuację, w której mamy pokonanie zniesienia, zniesienia 61,8, więc potencjalnie mamy zanegowanie tego wzrostowego, wzrostowego impulsu, który miał miejsce w ostatnich kilkunastu miesiącach, mamy wyjście poniżej Poniżej spadkowej linii trendu, więc no tutaj potencjał na spadki być może w dalszym ciągu jest utrzymany. Natomiast trzeba pamiętać o sezonowości, czyli ta sezonowość, która po tym sezonie letnim, kiedy mamy największe tak naprawdę odbudowanie zapasów, zacznie wyceniać zimę. Czyli w zimie będziemy mieli oczywiście bardzo dużą redukcję zapasów. W tym momencie cały czas Utrzymujemy tą różnicę pomiędzy obecnymi zapasami oraz pięcioletnią średnią, więc te zapasy wcale nie są jakoś bardzo mocno odbudowywane, więc zima najprawdopodobniej będzie wyceniana bardzo wysoko, więc moim zdaniem, jeżeli teraz presja spadkowa doprowadzi nas do 4, 4,5 dolara, to jednak przed zimą najprawdopodobniej powrócimy do zakresu 6,5 do 10 za dolarów za 1 milion brytyjskich jednostek grzewczych. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym szkoleniu. Zapraszam w poniedziałek na 7.50, już wraca do nas Przemek Kwiecień, więc oczywiście z, zapraszam bardzo serdecznie na jego webinarium. Natomiast oczywiście w kolejne dni, standardowo o 8.30. Ja dziękuję Państwu bardzo serdecznie i mi życzę miłego weekendu.